Jezus Chrystus, człowiek i Bóg. Drugie głoszenie z tego cyklu, bo tak ten cykl się nazywa. Jezus Chrystus, człowiek i Bóg. Ewangelia Łukasza 18:7-8. Jest taki zapis. Czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi? A w ogóle na początku zobaczcie ciekawą rzecz. Czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych? Wiecie, kogo broni Bóg? Swoich ludzi. Swoich ludzi Bóg broni. Bóg nie broni tego świata. To tylko w tym wersecie rozłożony o Krystian i Viola. W tym wersecie rozłożony jest na łopatki humanizm. Rozumiecie? Bóg dba o wszystkich ludzi. Jest taki fragment, który mówi, że Bóg daje deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, ale to nie jest informacja, że On dba, tylko że uruchomił mechanizmy, które są dla wszystkich, rozumiecie? Przyciąganie ziemskie jest dla wszystkich, żeby nas gdzieś nie wywaliło w kosmos. To jest dla wszystkich. I to jest odgórnie, na początku stworzone, tak? Po to, żeby istniała rasa pod tytułem ludzkość. A nie dlatego, że Bóg dba. Tu jest napisane w Nowym Przymierzu, o kogo Bóg dba. O swoich wybranych. Ktoś nie jest wybrany. Ja pamiętam taki sąsiad mój, teraz nie pije, ale jak pił, on strasznie do mnie miał żal, że mu w życiu nie szło, a mi idzie. A on zawsze starał się jak najlepiej i tak dalej. I pamiętam, kiedyś podszedł taki wcięty do mnie i wręcz taką protestę mówi, to jest niesprawiedliwe, mówi. To jest całkiem niesprawiedliwe, że tobie się tak wiedzie, a mi się nie wiedzie. Ja mówię, no ale co ja ci mogę poradzić? To łaska jest. Mówię, no przepraszam cię, no, że mi się wiedzie. Bo ja wybrany jestem. Ja oddałem życie Jezusowi, ja jestem w tej kategorii uprzywilejowanych. Elita. Tak? Tutaj jest napisane, czyżby Bóg nie wziął obronę swoich wybranych, ale to jest też ciekawe, których, bo teraz wybrani mówią, okej, okay, jestem wybrany, i to na razie ja cały czas pewien margines tutaj pokazuję, nie przychodzę jeszcze do meritum. Jestem wybrany, a nie widzę tej boskiej obrony, życie mi się chrzani. Ale jest dalej napisane, swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy. Bo to znowu wybrani Boży dzielą się na dwie kategorie znowu. Jedni to są tacy, którzy nie wołają do Niego we dnie i w nocy, a drudzy, którzy wołają we dnie i w nocy. Kto to jest ci, którzy wołają we dnie i w nocy? Ludzie modlitwy. To, że ktoś jest narodzony z Bożego Ducha, to nadal jeszcze nie ma stuprocentowej pewności, że się Bóg nim zajmie. Rozumiecie? Bo to trzeba być człowiekiem modlitwy. Że się Bóg tobą zajął. To trzeba być człowiekiem modlitwy. Ludzie myślą, że nie będą się modlić, nie będą mieli życia modlitewnego, bo Bóg się będzie zajmował nimi. Nie rozumieją zasad duchowych. Znowu tu się załącza humanistyczne myślenie. Jestem już twój, to się mną zajmij. Rozumiesz, o co chodzi? A porozmawiać? A może porozmawiać byś chciał ze mną? To ważne. Tutaj jest ciekawa rzecz dalej, chociaż zwleka w ich sprawie. Kropka. Zwleka w sprawie obrony. Zwleka w sprawie ingerencji. No dobrze, jesteś wybranym Bożym, jesteś człowiekiem modlitwy, a nadal widzisz, że różne sytuacje twojego życia stoją w miejscu. Czemu? No jest napisane, zwleka w twojej sprawie.
Ja chcę, żebyście rozumieli pismo. On zwleka w twojej sprawie. I teraz słuchamy dalej. Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Czyli tutaj zwleka, a tutaj szybko. Czyli coś się wydarza, że ze spowolnionego Boga on momentalnie przychodzi w Boga szybkiego. Z Boga, który nie działa należycie szybko, z perspektywy człowieka oczywiście mówimy, przechodzi nagle w Boga, który jest jak petarda. Co się dzieje? Kiedy jest ten przeskok? Gdzie jest ta wajcha? Gdzie możemy przestawić Boga? Gdzie możemy przedstawić funkcję Boga? Gdzie możemy przerzucić z pierwszego rozruchowego biegu na dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę i szóstkę? Gdzie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi? Gdzie jest wajcha na uruchomienie Bożej szybkości? I słuchajcie, na to nie ma bata. To są zasady starsze niż czas. Tego nie przejdziesz. Nie przejdziesz. Jedyną odpowiedzią Boga na jakąkolwiek ludzką potrzebę jest Chrystus. Czy ty w to wierzysz? To musisz zobaczyć, czy ty w to wierzysz, że nie ma innej odpowiedzi. Dlatego jeśli zadawałeś Bogu pytania, dlaczego, po co, to dlatego zadawałeś te pytania, ponieważ nie rozumiałeś, w jakie miejsce, w jakie środowisko powinieneś się udać. Jak się czegoś nie rozumie z działań Bożych, to się idzie do Chrystusa. I to nie jest kolokwializm, że co to znaczy do Chrystusa. Tu chodzi o zbadanie sprawy Chrystusa. Żebym się dowiedział, dlaczego coś w moim życiu jest takie, a nie inne, to ja muszę zobaczyć to na matrycy Chrystusa. Na innej matrycy tego nie zobaczysz. Tam nie ma innej matrycy. Ty sobie możesz wyobrażać różne rzeczy, ale po prostu nie ma. Nie ma. Chrystus to jest w ogóle, będziemy o tym, myślę, że przez dosyć długi okres czasu mówić, bo ja chcę, żeby Chrystus był w was ugruntowany. Chrystus to jest postać, która jest o wiele szersza, niż nam wszystkim się wydaje, mam wrażenie. Zobaczcie, Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. To jest dygresja, żebyśmy zobaczyli pewien obraz, może szerzej. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Czy rozumiecie to, że Bóg uważa, że wszyscy są zbawieni? Czy w ogóle to rozumiecie? Ewangeliści, czy to rozumiecie? Ale jest ważne, jak głosisz Ewangelię. Czy ty tego nie rozumiesz? Posłuchaj tego jeszcze raz. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Spotykasz Pana Janka ze świata. Pan Janek jest pojednany z Bogiem, czy nie jest? No jest. Pan Janek, stary lubieżnik, grzesznik, jest pojednany z Bogiem. Bo Bóg w Chrystusie Pana Janka ze sobą co? Pojednał. Kogo spotkałeś, spotkałaś na ulicy w osobie Pana Janka? Pojednanego z Bogiem człowieka. Tak? Dobre, nie? Patrząc oczyma Boga. Czyli Bóg nie widzi Pana Janka, niedobrego grzesznika. Rozumiesz? On go nie widzi. On widzi tylko Chrystusa. Bóg widzi jednego człowieka. Ty myślisz, że Bóg cię widzi? To jesteś w błędzie. Nie widzi ciebie. Nie widzi Pana Janka. Bóg widzi Chrystusa.
Jak jesteś w Chrystusie, to jest pięknie. Czemu? Bo widząc Chrystusa, widzi ciebie, ale przez Chrystusa. Bóg nie widzi inaczej niż przez Chrystusa. Ja chcę, żebyście poszerzyli to w swoich głowach. Bo my mówimy często Chrystus i my rozumiemy w ogóle dosyć wąsko to zagadnienie. Rozumiesz? A jak ja zrozumiałem głębię Chrystusa, to przestałem mieć pretensje do ludzkości. Mnie grzechy ludzkości w ogóle nie przeszkadzają. W ogóle. Ja nie mam żadnego drżenia wewnętrznego na grzechy ludzkości. A wiecie czemu? Bo ja patrzę Bożym wzrokiem na ludzkość, a nie daj Boże, jak spojrzę swoim. Jak spojrzę swoim, to się we mnie rodzi Rambo 6. Rozumiesz, o co chodzi? Rambo 6 się we mnie rodzi. Rozumiesz? I namaszczenie Nechemiasza. Panie, targałem ich za włosy i szarpałem za brody i biłem pięściami po twarzy, miej mi to ku usprawiedliwieniu. Tak się modlił prorok Nechemiasz. Takie coś się we mnie rodzi. Bo patrzę swoimi oczyma. Więc przestałem patrzeć swoimi oczyma. Kiedyś powiedziałem do Boga, chcę oślepnąć. Rozumiecie? Chcę oślepnąć. Nie chcę widzieć moimi oczyma. Chcę patrzeć twoimi oczyma. Chcę widzieć ludzkość w Chrystusie. Ty myślisz, Ewka, że Bóg uważa, że jesteś chora na tym wózku? A skąd? Bo w Chrystusie jesteś zdrowa i zasuwasz jak łania górska. Ty siedzisz na tym wózku, tak jak sama powiedziałaś, na terapii, przez lęk. Bo w Chrystusie wszyscy są zbawieni. Pojednani z Bogiem, uzdrowieni, uwolnieni. Rozumiecie, o co chodzi? To jest Chrystus. To jest Chrystus. To jest to coś, ta filozofia, którą Bóg zastosował do gatunku ludzkiego. I to się nazywa globalne zbawienie. Czy wy w ogóle wiecie, ja muszę tę dygresję wam pokazać, bo my będziemy szli dalej głęboko w Chrystusa. Czy wy w ogóle wiecie, że przed wielkim białym tronem, jak będzie ten sąd przed wielkim białym tronem i tam przyjdą na ten sąd ludzie, to na sędziowskim krześle będzie siedział dobry ojciec i będzie zdziwiony. I będzie mówił, a skąd wy się tu wzięliście? Czemu wy tu jesteście? Przecież pojednałem się z wami w Chrystusie. Jakim sposobem tu jesteście? Czemu nie ma was w Księdze Życia? No panie, no nie chciałem. Wow, Janek. Naprawdę? To muszę otworzyć drugą księgę, Janek. Dobrych i złych uczynków. I przyjrzymy się na twoje życie, Janek, zgodnie z twoim wyborem. A mogło, kurczę, być inaczej, Janek. Mogła być druga księga nigdy nie otwarta. Nigdy. Mogłeś być w pierwszej, Janek. Nie chciałeś. I teraz rozmawiamy na podstawie drugiej księgi. Rozumiecie? On będzie zdziwiony, że oni tam przyszli. Bo on w Chrystusie świat ze sobą pojednał. On nie robi analizy tego świata. On nie robi takich rzeczy. Rozumiecie? On nie robi takich rzeczy. Bóg nie sąduje świata. Nie przygląda się mu. Nie obserwuje go przez wielką lornetkę. On tego nie robi. On w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Tam jest kropka postawiona. Zamknięty temat. Nic do was nie mam, homo sapiens. Nic do was nie mam. I teraz Bóg akcji. Kiedy zaczyna działać realnie Boża moc? Wtedy, kiedy dziecko Boże uruchamia wiarę.
Bóg zwleka, ponieważ ludzie nie wierzą, ponieważ ludzie mu nie wierzą. To zwleka. To jest jedyny powód zwlekania Boga. Bóg zwleka, bo Syn Człowieczy nie znajduje wiary na ziemi. No to Bóg zwleka do momentu, aż Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi. Powiedziałbym, znajdzie wiarę w środowisku ziemskim, w elemencie ziemskim, w czymś, co obecnie na ziemi jest. Co to znaczy wierzyć Bogu? To jest bardzo ważne pytanie. Jest to napisane, że Syn Człowieczy szuka wiary na ziemi. Jakiej wiary On szuka na ziemi? On szuka takiej wiary, jaką sam wierzy Bogu. Jezus szuka swojej wiary w ludziach. Czy wy w ogóle wiecie, że żeby nam się wiodło w życiu, to my nie możemy mieć jakiejś wiary, tylko my musimy mieć wiarę taką jak Jezus? Dlatego jest napisane, miejcie wiarę Bożą. Wiarę jak Jezus musisz mieć. Ktoś mówi, ja wierzę. Ja mówię, i co? Ty wierzysz i nie masz, tak? Ty chcesz mi powiedzieć taką rzecz, że możesz, że ty wierzysz i nie masz. Takie coś chcesz mi wmówić? Ja rozumiem, że możesz uważać, że ja jestem idiotą. Ale to jest w ogóle, to nie wytrzymuje krytyki. To nie wytrzymuje krytyki powiedzieć, wierzę i nie mam. Jeśli nie masz, to nie wierzysz. Rozumiesz mnie? Bo żeby wierzyć, to trzeba wierzyć tak jak Jezus. Zobacz, Jezus chodzi po ziemi i jest człowiekiem. Jest człowiekiem. W 100% jest człowiekiem. I w 100% ufa Bogu. To człowiek. Zwykły człowiek. Nie jakiś specjalista w wierze. Nie jakiś ultramózg. Przypuszczam, że większość z was dzisiaj by przegadała Jezusa. Oczywiście, że tak. Gdybyś z nim sobie usiadł na krześle przy kawie czy herbacie, to byś go przegadał. Tego Jezusa sprzed 2000 lat. Tego Galilejczyka. Wszyscy by w ogóle przegadali go. Wszyscy chrześcijanie dzisiaj. Rozumiecie? Proste przykłady. Kiedy Jezus chodził po ziemi, to nie znał Pawła. Nie było doktryny chrześcijańskiej. Rozumiecie, o czym ja mówię? Jezus nie mówił w innych językach. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. W Jezusie zrealizowało się stare przymierze. Pokazuję wam też na takie dygresje, robię specjalnie, żebyście też uczyli się zestawiać Stary Testament z Nowym Testamentem. W Jezusie zrealizowało się całe proroctwo Joela. U Joela było wszystko oprócz mówienia innymi językami. Rozumiecie? Nowe języki to był hit. To był hit Nowego Przymierza. Hit. Jezus nie mówił w innych językach. Rozumiesz? On był starozakonny. Jezus przyszedł wypełnić prawo. To od Niego się zaczęło Nowe Przymierze. On był bramą. Ale On nie mówił w innych językach. Rozumiesz? Większość chrześcijan dzisiaj by zagięła Jezusa teologicznie. Taka jest prawda. Oczywiście, że nie. Nie było Nowego Przymierza. Nie było Nowego Testamentu. Tych rzeczy nie było. On powiedział, będziecie czynić rzeczy większe niż ja. Dzisiaj Jezus zderzyłby się ze swoim proroctwem.
Dzisiaj Jezus zderzyłby się z ludźmi, którzy robią więcej niż On, wiedzą więcej niż On, rozumieją więcej niż On. Z tym by się zderzył historyczny Jezus. I to są fakty. Rozumiecie? Ale o co chodziło z Nim? On wierzył Ojcu w 100%. W 100%. Niektórzy z was opowiadają tę historię, innym nie. Przed laty, na początku XX wieku, na jednej z wysp, morza chyba, już nie pamiętam którego, w Rosji, grupa 3 mnichów prawosławnych postanowiło na wyspie spędzić swoje życie. A na wyspę do nich przywożono ludzi, żeby uzdrawiali, uwalniali, a oni tam sobie mieszkali w jakichś lepiankach i tak sobie żyli. I któregoś razu dowiedział się o nich pewien prawosławny biskup, że w tych ludziach jest taka moc. I on tam przypłynął z baciuszkami różnymi i tak dalej. I oni oczywiście potraktowali go jako przywódcę, oddali mu szacunek i mówili do niego: Ojcze, ty naucz nas się naucz jak się modlić, bo my nie wiemy, jak się modlić. Tak jak Jezus uczył swoich uczniów. I on zaczął ich uczyć modlitwy pańskiej. Ojcze nasz, oni Ojcze nasz nie umieli mówić. A uzdrawiali chorych, wypędzali demony i siedzieli na tej wyspie. 3 prostych rosyjskich mnichów. On z nimi spędził tam cały dzień. Po czym pożegnał się z nimi i tą łódeczką odpłynął do tego dalej zacumowanego stateczku. Jak wysiadał, wchodził na ten statek, patrzy, a 2 z nich biegnie po wodzie do niego i krzyczą tak: Ojcze, bo my zapomnieliśmy, co było w tym 3 zdaniu, przypomnij nam. To on to świadectwo składał, ten biskup. To jest w jego zapisach. On powiedział: ten dzień zmienił moje życie. Ten dzień zmienił moje życie. Modlić się nie umieli, ale moc w nich była większa niż w nas wszystkich, powiedział. O co chodziło, o co chodzi z Chrystusem? Chrystus wierzył w 100% Ojcu, będąc 100% człowiekiem. Rozumiecie, co On nam dał? Postawił nam poprzeczkę. Poprzeczkę nam postawił. On nie miał żadnej supermocy do tego, żeby wierzyć Ojcu bardziej niż ty i ja. Nic nie miał więcej. Tylko 100% wiara ma sens. I posłuchaj, on będzie szukał tej wiary w tobie. Jest w tobie i to, co przede wszystkim robi, to szuka w tobie tej wiary. To jest główne zadanie Jezusa Chrystusa w twoim życiu obecnie. Pobudza cię do niej, napomina, krzyczy. On krzyczy o zaufanie do Ojca. Krzyczy o zaufanie. O to krzyczy Chrystus w tobie. Pociąga cię w słodycz i sens zaufania Ojcu. Ty musisz dostrzec Chrystusa. Ty może lubisz porozmawiać sobie z Bogiem.
Ty może ze sobą lubisz sobie porozmawiać. Ja generalnie jestem gaduła. Lubię porozmawiać. Taki jestem. Tylko ja w ogóle wiem, z kim rozmawiać i o czym rozmawiać. Rozumiecie? I jedną rzecz, czego na pewno nie robię, to nie próbuję z Bogiem stworzyć jakiejkolwiek formy relacji poza moim zaufaniem do Niego. Ja nie mam takiego precedensu. Ty wołasz do Boga o pomoc, a Chrystus w tobie woła do ciebie o wiarę w Słowo Boga. Rozumiesz? Ty wołasz do Boga o coś. Ty chcesz czegoś od Boga. A Syn Człowieczy szuka wiary. Tego szuka. Ten naprzemienny krzyk wypełnia duchową rzeczywistość jak woda. Ludzie, rzeczy się nie dzieją, ponieważ się nie ufa Ojcu. Zrozumcie to. I przestańmy raz na zawsze szukać kwadratowych jaj. Przestańmy szukać powodów. Wyzwólmy się z tego szukania innych powodów. Wyzwólmy się. Weź dzisiaj wieczorem sobie usiądź i powiedz tak. Ojcze, ja wiem, dlaczego mi się nie wiedzie w tej i w tej dziedzinie. Nie wiedzie mi się dlatego, bo Ci nie ufam. To jest, Ojcze, jedyny powód. Wiem, że nie ma innych powodów. Po prostu. Jak czegoś nie mam, a chcę to mieć, tak? To wiem, że mam jakiś defekt na drodze zaufania. Bo gdybym nie miał tego defektu, to bym dawno to miał, co chcę mieć. Nie walczyłbym o to. To jest trudne, dlatego że napiera na nas piekło ze swoją filozofią problemu. Piekło do nas mówi, winni są ludzie, winne są czasy, winny jest diabeł. A to jest głos piekła wszystko. List do Hebrajczyków 11:6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć. Ja to sobie podkreśliłem w Biblii. Ja to mam w kwadraciku takim, te musi. Chrześcijanie, jak słyszą słowo musi, to coś im się dzieje dziwnego z głową. Wszystko mogę, nic nie muszę. Dlaczego tak twierdzisz? Wiesz, że każdy człowiek, którego boli słowo muszę, to jest człowiek zaburzony emocjonalnie? W ogóle zdrowy emocjonalnie człowiek, w ogóle to te słowo jego w ogóle nie dotyka. Muszę to muszę, ja nie rozumiem. Muszę. Jak kupę ci się chce, też będziesz tą filozofię stosował? Nic nie muszę. Ja ci stoper włączę. Zobaczę, po ilu ci się zmieni filozofia. Minuta, 10, zależy co jadłeś. Godzina. Ja ci pokażę organoleptycznie, rozumiesz, że musisz. 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 I taki organizm ci Bóg stworzył. Rozumiesz? Musisz oddychać, musisz jeść, musisz pić, musisz się wypróżniać. Organizm, a to jest na obraz Boga. Nie bój się słowa musisz. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem do Niego przystępuje, musi uwierzyć. Nie uwierzy?
nie nastąpi komunikacja. A Chrystus dał nam wzór, że to jest możliwe, aby w 100% ufać. I tu jest napisane, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę. Tutaj chodzi o czyste człowieczeństwo. Tu nie ma żadnego pierwiastka boskiego. Ludzie mówią, Boże, przydaj mi wiary. Przydaj mi wiary. I powołują się na tego ojca epileptyka, który przyszedł do Jezusa i mówi do niego, tam jest w ogóle ciekawa rzecz, co on do niego mówi. Wierzę, przydaj mi wiary. Wiesz, o co chodzi. I mówią, on się modli, żeby mu wiary przydać. On się nie modli, żeby wiary mu przydać. On w ogóle nie mówi tego. On mówi, wierzę. To jest pierwsze jego słowo. Wierzę. Wierzę. I teraz on wierzy, natomiast w głowie ma Kongo. Tak? Kongo ma. I teraz on, te słowo przydaj mi wiary, to jest słowo mówiące o tym, tak, aby go pokierował, w jaki sposób on wiarę swoją ma wzmocnić, aby tego Konga nie było w głowie. Nie ma precedensu w Piśmie Świętym, w którym Bóg ingeruje w życie człowieka i napełnia go wiarą. Rozumiecie coś takiego? Takiego czegoś nie ma. I Jezus też tak nie miał. Jezus musiał uwierzyć, bo podszedł do Boga. On się urodził jako Syn Człowieczy. Wy sobie zdajecie sprawę, jak to dziecko się rodzi. Ten mały Jeszua biega po tych ulicach Betlejemu. I co on ma w głowie, uważacie? Tron pański? Ten mały chłopiec żydowski, obrzezany dnia ósmego, z młodą matką, z dwa razy starszym ojcem, o którym w ogóle szemrzą w ogóle we wsi. Rozumiecie, o co chodzi? Bo to tam ludzie myślą, że to tam raptem się uciszyło. Tam się nic nie uciszyło. Oni dalej potem mieszkają w tej małej społeczności. Wszyscy wiedzą, że ta nastolatka Maria, tak, raptem zaszła w ciążę. A ten dwa razy od niej starszy Józef ogarnął ją, tak, i przyznał się do tego dziecka. Wiecie, to nie minęło 30 lat. To minęło 2, 3, 4 lata. Mała społeczność. Biega sobie ten Jeszua. Wiele dzieci ma mówione przez swoich rodziców, że to bękart. Rozumiecie? Nie przeduchawiajcie rzeczywistości. To normalne społeczeństwo. Normalni ludzie. Uważacie, że plotka była inna 2000 lat temu niż teraz? Była taka sama, tylko czegoś innego dotyczyła. Dzisiaj ludzie się fascynują w ogóle YouTube'em, TikTokiem i tak dalej. Wtedy się ludzie fascynowali takimi rzeczami. Miriam zaszła w ciążę z nie wiadomo z kim. Józef ją wziął. No, dobry chłop, ale. To ten Jeszua, ten bękart. To ten, to ta rodzina. Rozumiecie? Ta rodzina. Chrześcijanie to myślą, że człowieku, nie wiem, im znicze palili od początku. Oni przechlapane mieli. Jak każda dziwna rodzina. To dziwna rodzina była. I ten Jezus sobie chodzi, żyje. On nie ma w głowie tronu Boga. On nie ma, bo on nie ma w sobie boskości. Rozumiecie to? Czy wy wiecie, kiedy Jezus wyrzekł się boskości? Kiedy w duchu schodził na ziemię, wchodząc w ciało człowieka.
On się wyrzekł boskości po tamtej stronie jeszcze. On odwrócił się do Ojca i powiedział: Ojcze, ześlij mnie na ziemię jako zwykłego ducha człowieka. Zwykłego ducha. Tak jak zsyłasz inne duchy, tak ześlij mnie. On się wtedy wyrzekł boskości i zszedł tam jako normalny duch. Dlatego jest nazywany non-stop synem człowieczym. Zauważacie to? On się sam tak tytułuje. Dlaczego on się tak tytułuje? Bo on pokazuje proroczo, co to znaczy być prawdziwym człowiekiem. Oto człowiek. I on staje przed ludzkością, mówi: a ja wam pokażę, że można w 100% ufać Ojcu. Można. Można być normalnym człowiekiem i ufać Ojcu. A dzisiaj ludzie mówią: wiesz, tak trudno mi jest zaufać. Bluźnisz. 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 To tak samo jak z tym, że trudno mi rzucić narkotyki, trudno mi rzucić palenie, trudno mi rzucić alkohol, trudno mi. Trudno mi. Bóg staje się człowiekiem. Jako człowiek daje przykład, że można mu wierzyć w 100%. Jezus właśnie to zrobił. Dał nam niezbity dowód, że jako ludzie możemy w 100% ufać Bogu. Rozumiecie, że my nie mamy wyjścia? W ogóle my jesteśmy postawieni pod ścianą. Oto teraz ta chrześcijańska wolność wam pokażę. Taką wolność ci dał Bóg. Władował cię pod ścianę wiary. Pod ścianę wiary. Władował się, dopchnął się do tej ściany i powiedział tak: spójrz w górę. Ale jazda. Wow. Od razu ci Pink Floyd w głowie. Rozumiesz? Wiara jest prosta i ogólnie dostępna, ale jest schowana. Bo Syn Człowieczy szuka wiary. Czyli wiara jest schowana. Co zrobił diabeł? Diabeł zmontował system chowania wiary. Diabeł tworzy środowisko, w którym przykrywa wiarę, chowa wiarę w ludzkim życiu. Chowa się za racjonalizmem, lękiem i pychą. Za tym się chowa wiara. Racjonalizm, lęk i pycha, czyli samodzielność. Za tym się wiara chowa. Ja taki, obejrzeliśmy taki film, serial Outsider. Rzuciłem go, to dla ludzi o mocnych nerwach, nie dla dzieci. Na podstawie książki Stephena Kinga. Ale to jest bardzo ciekawa rzecz, obejrzyjcie to. To jest naprawdę petarda. Jest małżeństwo. Mąż niewierzący, żona wierząca. I ona fajnie z nim gada. On mówi, on policjantem jest. On mówi: też tam jadę. Ona mówi: nie jedź, bo jesteś ślepy. A on w ogóle policjant, ona żona policjanta po prostu. A ona niego tak obiera za ręce i mówi: proszę cię, nie jedź z nami, bo jesteś ślepy, tylko będziesz przeszkadzał. Bo człowiek niewierzący jest ślepy. Ślepy i głuchy. Tu jest uzdrowienie. A człowiek niewierzący stoi i się patrzy. W ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. A uzdrowienie gnije z boku. Rozumiesz? Gnije. A on ogłasza. W ranach i sińcach Jezusa jest uzdrowienie. Ale racjonalizm patrzy na swoją chorobę. Widzę, czuję, mam. Widzę plus czuję równa się mam. To jest racjonalizm. Lęk. Jak tylko zaprzestanę różnego rodzaju działań, na pewno zginę. Rozumiecie? I na końcu pycha. Muszę sobie poradzić. Ono jest obok. Ewka obok ciebie jest.
Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest bardzo ważne. Wiara jest chowana za racjonalizmem, za lękiem i za pychą. I Syn Człowieczy szuka wiary na ziemi. Kopie w ludziach. Pobudza ich do tego. Napędza ze wszystkich stron. Trąbi, krzyczy. Ufaj, ufaj, ufaj. Tam w tym serialu jest taka wierząca inna osoba. Snajper do wszystkich strzela, rozpieprza ich jak kaczki. A ona w pewnym momencie jest zdesperowana, bo straciła ukochanego faceta. I wychodzi centralnie na jego strzelbę. Wychodzi i mówi: bądź przeklęty! A snajper opuszcza strzelbę. Co zrobiła? Wyszła na pewną śmierć. Rozumiecie? Na śmierć wyszła. Wyszła z ukrycia na strzelbę. Wyszła z racjonalizmu, wyszła z lęku i wyszła z pychy. Centralnie na diabelski strzał prosto w serce. Ale z czym? Z wiarą. I to wiara ją ochroniła. Snajper skapitulował. Skapitulował snajper. Z nie wiadomo jakich powodów przestał strzelać. Bądź przeklęty, powiedziała. Przekleła go, zatrzymała jego działania. Ale trzeba było wyjść na strzał. Wyjść na strzał. Z wiarą się na strzał wychodzi. Człowiek jak ufa, to idzie do przodu. Słuchajcie, ja w najbardziej strategicznych sytuacjach mojego życia nawet się z nikim nie podzieliłem moimi decyzjami. A wiecie dlaczego? Dlatego, że ja musiałem sam wyjść na strzał. Mówię, wyjdę tam, Boże. A niech pieprznie, mówię. Prosto w serce. I tak mi nic nie będzie. I tak mi nic nie będzie. Czy rozumiecie trochę lepiej Chrystusa? On szedł w wierze na krzyż. On szedł w wierze na krzyż. Rozumiecie? On szedł w wierze na krzyż. On dał się ukrzyżować w wierze. A niech pieprznie. I tak mi nic nie będzie. Wyjdę stamtąd. Wyjdę stamtąd. Wyjdę. Jak Izajasz powiedział. Wyjdę stamtąd. Rozumiesz? Wiara chowa się za masą różnych ścian. Czy wierzysz w to, że Jezus Chrystus, czyli Syn Człowieczy, jest z Tobą zjednoczony? Spójrz teraz. Czy Ty w to wierzysz, że Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, jest zjednoczony z Tobą, czyli jest jedno z Tobą? Czy wierzysz, że jesteś w Nim zawarty w środku, jak w wiadrze z wodą, nie stojący obok? Nieraz wyznajesz, ja i Jezus jedno jesteśmy. Co to znaczy dla Ciebie? Bo dla mnie to oznacza, że muszę się z Nim wybrać na poszukiwanie wiary. To dla mnie to oznacza. Jak ja mówię, ja i Jezus jedno jesteśmy, to dla mnie, dla Artura Cerońskiego oznacza to, że idziemy na poszukiwanie wiary. Idziemy w kolejne zakątki. Halleluja, hapata serebese. Idziemy w kolejne zakątki. Syn Człowieczy i ja szukamy wiary. Wydobywamy ją. Ja się tym zajmuję zawodowo. Wydobywam wiarę. Ja powiedziałem w swoim życiu, że ja chcę wierzyć Ojcu w 100%. Ja powiedziałem w swoim życiu, że chcę wierzyć Ojcu w 100%. W 100%.
że ja nie chcę mieć w życiu takich rzeczy. Wiecie, cały świat może mi krzyczeć coś do ucha. Ale jeśli Słowo Boże jest jakieś, to ja odwrócę się od tego całego świata. Zaryzykuję. Zrobię ryzykowny ruch. Lubisz ryzykować? To jest bardzo ważne. Ja teraz ci zadaję pytanie, bardzo ważne. Czy ty lubisz ryzykować? I to amen. Ci z was, którzy nie lubią ryzykować, macie problem. Zrozumcie mnie. Niechęć do ryzyka jest problemem duchowym. Rozumiecie, o czym ja mówię? Niechęć do ryzyka. Dlaczego my ludzi pociągamy do przełomów? Co to jest przełom? To jest zaryzykowanie. Dzisiaj Ania ryzykowała. Bóg ci to wynagrodzi. Bóg do ciebie przyjdzie, tak jak nie przyszedł jeszcze do tej pory. Bóg odpowie na twoje modlitwy, tak jak jeszcze nie odpowiadał, bo zwlekał do tej pory. A teraz szybko przyjdzie, bo tak mówi Słowo. Bo zaryzykowałaś. Zaryzykowałaś. Ludzie nie chcą ryzykować w kościele. Ludzie chcą się otoczyć systemem bezpieczeństwa. To sobie ułożę, to sobie ustawię, to sobie ustawię, to sobie ustawię. A Syn Człowieczy szuka wiary. A Syn Człowieczy szuka wiary. I ty mówisz, Panie, prowadź mnie. A On cię prowadzi poza te słupki, które sobie ustawiasz. Choć coś ci pokaże. Panie, ale tam jest niebezpiecznie. No wiem. No wiem. Rozumiesz? Wszystko to, co piękne. Wszystko to, co ważne. Powstało z miejsca, które było dla kogoś innego niebezpieczne. To, że dzisiaj mamy globus. To, że mamy mapy. To, że są inne kontynenty. Jest to spowodowane tym, że kiedyś jakiś człowiek przeciwstawił się światu, który mówił, nie rób tego, bo cię tam zabiją. Nie rób tego, bo ty tam przegrasz. Rozumiesz? A on powiedział, nie, ja tam muszę popłynąć. Ja tam muszę pójść. Tam na pewno coś jest. Tam nic nie ma, tam się kończy. Tam jak ty widzisz ten widnokrąg, tam jest taki spadek i tam jest już piekło. Nie możesz tam płynąć. Popłynęli, odkryli Amerykę, odkryli całą ziemię. Rozumiesz, czy sobie wsiadasz w samolot, lecisz, dla ciebie to jest normalne. Dla Kolumba nie było. Rozumiesz? Wiecie, co w ogóle zrobił Kolumb? Ten człowiek musiał uruchomić cały system finansowy. To się nam wydaje takie, on musiał przekonać króla, i zorganizować w ogóle tyle szmalu, że się w pale nie mieści. On się zapożyczył. Rozumiecie? On zaryzykował wszystkim, majątkiem, życiem, wszystkim. To było niebezpieczne. Jak nie lubisz ryzykować, musisz się nawrócić. Każdy z was, kto nie lubi ryzykować, musicie się nawrócić. Każdy. Kto nie lubi ryzykować, musi się nawrócić. I Syn Człowieczy poprowadzi cię w miejsce wiary. Prowadzi mnie tyle lat. Ja mówię, a zrobię. Ja mam coś takiego. Ja coś widzę. Podchodzę najpierw bliżej. Bliżej. Ja muszę tego dotknąć. A wiecie, czemu ja tego muszę dotknąć? Bo to coś jest. Nie wiem, czy wy rozumiecie, o czym co ja powiedziałem teraz. To coś jest. Jeżeli to coś jest i to jest w środowisku, w którym ja jestem, to ja muszę tego dotknąć. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Realizuję Słowo Boże. Czemu tego dotykasz? To jest nieczyste. Ja mówię, a ja zobaczę, czy to jest nieczyste.
Ja sprawdzę. To jest niebezpieczne. O, to bardzo dobrze. Krzyż też był niebezpieczny. Pójście do piekła na 3 dni w ciele, przyjaciele. To poszukiwanie odbywa się na terenie twojej duszy. Syn Człowieczy szuka wiary na terenie duszy twojej. To tam jest w ogóle to miejsce poszukiwania. Jeszcze dziś powiedz Bogu, że znajdziesz wiarę. Ty w ogóle musisz to zrozumieć. Ty musisz przyjść do Boga, znajdę wiarę. Nie jakąś, tylko taką jak Chrystus. Ludzie, muszą was interesować rzeczy najwyższej jakości. Nigdy nie możecie się opierać, chcieć rzeczy mniejszej jakości. Błagam was, nie róbcie tego. O, poprzestanę na tym, co posiadam. O, nie potrzebuję za dużo. Grzeszysz. Musisz chcieć rzeczy wielkich. Rzeczy wielkiej jakości. Wielkiej jakości. Musisz chcieć wiary Jezusa Chrystusa. Musisz chcieć wierzyć jak Jezus. Nie jak Artur, Andrzej, Basia, Kasia. Każdy z nas jakoś wierzy. Nie można tego prześwietlić dokładnie rentgenem. Coś tam osiągnęliśmy w swoim życiu. Jedni więcej, inni mniej. Ale to jest za mało. Nie bądź zadowolony z tego. Nie bądź usatysfakcjonowany. Rozumiesz, o co chodzi? Ludzie jedzą byle co. Też są usatysfakcjonowani. Jest wielka różnica między parówkami a tuńczykiem. Rozumiecie? Ogromna różnica. Ja nie wiem, jak wielka. I w czym to zmierzyć w ogóle. Rozumiesz? Na metale ciężkie jest Ewangelia Marka, 16 rozdział. Ja już ogłosiłem, że żaden tuńczyk nie zaszkodzi mojemu organizmowi. Na parówki brak mi wiary. No tak. Bo tuńczyki, bo tuńczyki, jak się mówi, tuńczyki, one nic nie poradzą na to, że ludzie trują ziemię. A parówki są świadomym produktem ludzi, którzy chcą otruć innych ludzi. Rozumiecie? Chciwców, którzy mielą kości, kopyta, jelita i kupę. No, jak tak kupicie sobie, będziecie chcieli parówki sobie kupić, to pamiętajcie. No i bardzo dobrze. Niech zginie. I tak, niech zginie w ogóle cały ruch parówkowy w tym kraju. Ja przeklinam ten ruch. Nie zadowalajcie się byle czym. Byle co jesz, byle jak wyglądasz. A rozumiesz? Byle jak wierzysz, byle jak masz w życiu. Musisz chcieć wiary Jezusa. Ja chcę wiary Jezusa. Ja powiedziałem, Boże, ja w ogóle to jest mój cel życia. Ja chcę wierzyć jak Ty. Jak ja idę na modlitwę, idę się modlić, to ja się modlę. Interesuje mnie taka komunikacja, jak miał Jezus z Ojcem. Interesuje mnie widzenie rzeczy u Ojca. Interesuje mnie to. Mnie to interesuje. Rozumiecie? To wytycza mi drogę. Ja widzę tą moją drogę. Ktoś przychodzi i mówi, jaka jest moja droga? Ja mówię, ja nie wiem, jaka twoja droga. Będę miał słowo wiedzę, to ci powiem. Coś o drodze twojej. Ale ja moją drogę znam. Rozumiesz? Ja ją widzę. Widzę drogę moją. Nie ma jakiejś ciemności na niej. Dlatego, że rozwijam się w wierze. Dokopiesz się do niej. Powiedz do Boga, czy ja się dokopię do wiary,
o której czytam u Jezusa Chrystusa. Ja się dokopię do tej wiary. Jezus wierzył Bogu, będąc człowiekiem takim jak ty i ja. Pamiętaj o tym, cały czas o tym pamiętaj. Proszę cię, żebyś odpowiednio Jezusa Chrystusa wyrysował w swoim sercu. Przestań go traktować jako Robocopa, Supermana i tak dalej, i tak dalej. To żaden superbohater. To człowiek. Jak ty i ja. Człowiek. Rozumiesz? Nie latał, nie znikał, nie miał lasera w oczach i peleryny nie miał. Nie miał tych rzeczy. Cokolwiek robił nadnaturalnego, robił to przez wiarę. Przez wiarę uzdrawiał, przez wiarę wypędzał demony, przez wiarę chodził po wodzie, przez wiarę wskrzeszał. Taki był Jezus. Przez wiarę utrzymywał Bożą moc w sobie. Przez wiarę. Rozumiesz? Przez wiarę. Przez wiarę. Manifestował dary Ducha Świętego. Przez wiarę wstał z martwych. I to jest dla mnie kozactwo. Przez wiarę wstał z martwych. A wiecie, co się potem stało, jak przez wiarę wstał z martwych? Przez wiarę wstąpił do nieba. Wiecie, wstąpił z nieba w wyniku planu odkupieńczego. Ale wstąpił do nieba już jako dojrzały człowiek. Przez wiarę. Szok! Rozumiecie, jak wiara ewoluuje? Rozumiecie, jaki progres jest? Progres. My możemy mieć tak potężny progres, że się w pale nie mieści. Ludzie się ekscytują różnymi zewnętrznymi elementami, czytają w Starym Testamencie w ogóle, o, bo tutaj Bóg tak zadziałał, że tam, Henoch tam zniknął na przykład, się rozpadł. I chodzą tutaj i kombinują coś takiego kombinują. Ja mówię, co ty chcesz, żeby ci noga znikła? Czy pomodlę się, nie mam nogi do kolana. Rozumiesz, o co chodzi? Potem wiara moja wzrośnie, cały zniknę. To głupoty. Rozumiesz? Nowe przymierze pokazuje nam, że całe nasze życie może być skoncentrowane, tak, wokół osiągania coraz potężniejszych sukcesów dzięki naszej osobistej wierze w Boga. Tylko trzeba Mu ufać, a nie kombinować. Ja nienawidzę kombinatorstwa. To jest coś takiego... Teraz już jest coraz mniej tego, bo już coraz mniej ludzie, im dłużej usługujemy, tym bardziej ludzie jakby wiedzą, że nie można trochę nas naciągnąć, bo ale jeszcze parę lat do tyłu, 3-4 lata do tyłu, to ludzie tak naciągali, cały czas przychodzili, żeby mnie naciągnąć na coś. Znaczy to naciągnięcie polegało na tym, że oni próbowali podejść do mojego życia i przekonać mnie, że oni mają rację, mimo że oni nie wierzą w konsekwencji. Bo wiesz, u mnie jest to, bo ja mam tak. Wiecie, o co chodzi? To jest szaleństwo. Ludzie tak do Boga przychodzą. Ja się zastanawiam, jak ludzie, którzy nie ufają Bogu, modlą się do Niego. Ja bym chciał się o to... No nie wiem, ktoś ma jakąś tam wiarę 15%. Jak on się modli do Boga? Co to jest za modlitwa w ogóle? To jest jakaś religijna klepanina. Co to w ogóle jest? Panie, wywyższam Cię. Panie, chwalę Cię. Halleluja. Szerebel, nemer, lare, lerebel. A cały czas racjonalizm, lęk i pycha stoją jak trzy potężne słupy. Jak się do Boga modlić? Co to jest za Bóg? Do kogo się modlisz za tych słupów? Do kogo Ty się modlisz? Dla mnie to są... Ja się z wami dzielę swoim sercem. Hebrajczyków 11:1. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Jezus nie pamiętał nieba. Rozumiecie to? On nie pamiętał nieba, nie pamiętał tronu.
on wyrzekł się bóstwa i stał się człowiekiem. Nie pamiętał swojego pobytu z Ojcem. On nie pamiętał tego. On nie miał tego zakodowanego w umyśle. Ludziom się wydaje, że Jezus szedł na górę, podnosił ręce i miał wizualizację Ojca. Nie miał, bo nie pamiętał tych rzeczy. O, w dzieciństwie to tam sobie byłem. Nie. Nie pamiętał chwały, tronu, aniołów, niczego. W jego umyśle nie został ani jeden element związany z tamtym światem. Tak jak w twoim i moim. Dlatego jest napisane, że może współczuć we wszystkim. Bo on nie był inny. Ludzie mówią, chciałbym być taki jak Jezus. Ja nie wiem, czy byś chciał. W ten sposób, że w ogóle żyć w tamtym czasie, rozumiesz, i przeżywać jego życie. Nie wiem, czy byś chciał. Nie wiem, czy byś chciał. Nie wiem, co. To było bardzo trudne. Pamiętajcie, to nie Jezus Chrystus wymyślił chrześcijaństwo. To nie on jest autorem chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo wymyślił święty Paweł. To jest autor chrześcijaństwa. Rozumiecie? To Paweł ustanowił fundament, to Paweł ustanowił doktrynę, to Paweł przyniósł głębokie objawienie Chrystusa. A Jezus Chrystus, on nie miał Pawła i tych objawień. I nie miał w głowie ani jednego elementu związanego z niebem. Bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Rozumiesz? Jego kontakt z Bogiem Ojcem był oparty na tym, że spodziewał się zrealizowania Jego słów w swoim życiu. Pewność tego, czego się spodziewał. On żył pewnością tego, czego się spodziewał. Brał słowo i spodziewał się, że ono się zrealizuje. Taki był Chrystus. Brał słowo i mówił, ono się zrealizuje. Bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewam. Wierzę Ci, Ojcze, powiedziałeś słowo. Jak powiedziałeś słowo, to tak będzie, bo Ty powiedziałeś słowo. On uważał, że słowa Boże już się w jego życiu zrealizowały, choć nie widział ich realizacji. On tak uważał. On szedł i mówi do swoich uczniów. Rozumiecie? Idą sobie drogą. I on z nimi sobie rozmawia. I mówi, Syn Człowieczy pójdzie do Jerozolimy, zostanie wydany w ręce pogan, zostanie ukrzyżowany, a trzeciego dnia wstanie z martwych. Co to było w ogóle? Afirmacja. Wyznanie wiary. Uwierzyłem, przeto powiedziałem. Szedł i afirmował do nich. Oni nie wiedzieli. Oni myśleli, że on im opowiada historie różne. Ale ma głębokie sprawy. A on afirmował. On wierzył. On wypowiadał słowa wiary. On powiedział, trzeciego dnia zmartwychwstanie. Przylatuje Piotr i mówi, nie przyjdzie to na ciebie, panie. My, precz, szatanie! Nie przeszkadzaj mi w mojej wierze. Nie przeszkadzaj mi w wierze. Ja wierzę, że wstanę z martwych. A ty chcesz mi w tym przeszkodzić. A ty chcesz zachwiać moją wiarę. A to był dobry człowiek, ten Piotr. Najgorsi są dobrzy ludzie. Oni najbardziej pieprzą wiarę. 100 razy bardziej, jeśli chodzi o mój rozwój w wierze, wolę złych ludzi. Zły to zły. Od razu z gruntu informuję mnie, że jestem antychrystem i nie chcę mieć ze mną nic wspólnego. A dobry chce. I przychodzi, i się przymila, i się przytula, i mówi, nie przyjdzie to na ciebie.
Ja mówię, ja chcę zrobić wyrwę w duchowej rzeczywistości w tym kraju. Rozumiecie? A ten dobry przychodzi mi do ucha, mówi, to nie przyjdzie na ciebie, spokojnie, to naprawdę. Uspokój się. Wiara, znaczy moja wiara nie lubi dobrych ludzi. Moja wiara woli złych ludzi. Oni przynajmniej są szczerzy, a ci dobrzy nie wiedzą, co robią. Nie wiedzą, którędy szatan do nich przychodzi. Rozumiecie? Znam wielu dobrych ludzi, którzy chcieli mnie odwlec od mojego powołania, którzy chcieli mnie wyprowadzić w ogóle w pole. Przedstawiali mi całe projekty, rozumiecie, pomocowe. Zawsze od tego zaczynał, każdy wątek swojego życia. Spodziewał się i uznawał, że choć nie widzi, to ma. Taki był Chrystus. Cały czas w tym chodził. Cały czas w tym chodził. W ogóle, ludzie, zacznijcie go oglądać w ten sposób. W jakiejkolwiek działaniu. 5 chlebów, 2 ryby. Patrzy i wymyślicie, że co tam się dzieje. Co to jest? Skąd on to bierze? No na czym on to oparł? No czytacie pismo? No miał Stary Testament, miał? Kto w Starym Testamencie rozmnożył jedzenie? Eliasz! Znał precedens Eliaszowy! Jezus znał precedens Eliaszowy! Spojrzał? Posłuchaj teraz mechanikę w ogóle wiary. Patrzy. 5 chlebów, 2 ryby. Mówi tak. Obietnica w piśmie. Tak? Można zrobić. Tak? Rozdawajcie. I poszło. Nic poza tym. Żadnego błysku. Żadnego anioła przy piecu, który zapieprza i chleby piecze. Rozumiesz? Nic z tych rzeczy. Precedens Eliaszowy, stanięcie na słowie, uwolnienie osobistej wiary, akcja. Taki był Chrystus. On się nie zastanawiał. Ludzie, przecież on się non-stop wystawiał na pośmiewisko potencjalne. A jakby mu się nie udało? Przecież ta jego ekipa, to przynajmniej w połowie to byli sceptycy tacy, że nie pytaj. Rozumiesz? Sceptycy. Sceptycy. Nie mówiąc o ludziach wokół. On cały czas ryzykował. Ryzykował w wierze. A ty byś chciał mieć komfort? A ty byś czego chciał? Pomyśl o tym. Jeśli jesteś w Chrystusie, a On jest w tobie, jeśli jesteś z Nim zjednoczony, to musisz zrozumieć, że funkcjonujesz na tych samych parametrach, co On. Wszystko inne to szatan. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę? Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi? Jest tyle satanistów w Kościele. Jest tyle satanistów wśród pastorów, liderów, księży. Satanistów. Oni może nie wiedzą, że są satanistami. Oni może nie wiedzą, że się kłaniają diabłu. Ale bez wiary, funkcjonowanie bez wiary, to jest kłanianie się diabłu. Racjonalizują, pysznią się, boją się. Przyszedł COVID, posrali się. Człowieku, to jest dramat. A potem mówią, my wierzymy. Okej, ale primo, w kogo? Tak? Sekundo jak? Jak? Siedziałem w więzieniu, że jako nawrócony człowiek przyszedł do celi gość pierwszego dnia. Siedział nas 4, on przyszedł jako 5. Mówi, panowie, no muszę coś wam powiedzieć.
mam HIV-a. Konsternacja. Konsternacja. Ja sobie chodzę po tej celi. Ja mówię, ale na imię jak masz? On się na niej poczuł, mówi Sławek. Ja mówię, chodź tu Sławek. Taka była deska. Dwie deski w zasadzie, na których w toalecie, na których stały przybory nasze. No nie? Ja mówię, Sławek, odsunąłem chłopaków przybory na bok. Swój słoiczek postawiłem po lewej stronie. Mówię, Sławek, tu przy moim słoiczku twoje rzeczy. Wszystkie. Od maszynek do golenia po te. Mówię, rozumiesz. A co mnie jego HIV? Ten gest mój spowodował, że w tej celi łącznie z nim wszyscy przyszli do Jezusa. Przez najbliższe tygodnie od tamtego dnia codziennie opowiadałem im Pismo Święte. Codziennie. Bo ja zareagowałem na HIV jako na nic. To co mnie HIV? Rozumiecie? No co, nie rozumiem, z czym jest problem z HIV-em. Rozumiesz? Dlaczego? Bo ja wierzę w to, że mnie nie rusza HIV. Nie wiem, czy wy mnie rozumiecie. Ja wierzę w to, że mnie nie rusza HIV, ale nie to jest, że ja wierzę i ja będę w ogóle w stosunku do człowieka, który ma HIV-a, będę ostrożny. Właśnie nie będę ostrożny w stosunku do człowieka, który ma HIV-a. Właśnie nie będę. Będę działał odwrotnie niż ostrożnie. Będę działał nieostrożnie. To jest głupota. Ja mówię, to jest wiara. A nie głupota. A jak ty będziesz działał ostrożnie, rozumiesz, to będzie racjonalizm, lęk i pycha. Po prostu. Będziesz ostrożny będziesz do niego. I tyle. I rozumiesz? Ty chcesz, żebyś zobaczył w ogóle mechanizm. A ja nie będę ostrożny. Święty Franciszek, jak w ogóle poszedł usługiwać trędowatym, to pierwszą rzeczą, którą zaczął robić, to wszystkich ich przytulać. Rozumiesz? Wpadł w tych trędowatych, człowieku, jak dzik. Wytulał ich, wytulał, nigdy nie miał trądu. Rozumiesz? Nigdy nie dostał Franciszek trądu. A poznanie chłop miał naprawdę nieduże. Ale miał wiarę. Rozumiesz? Znał, miał mały fragment Pisma Świętego z łaciny. W ogóle fragment. Bo oni chowali te rzeczy człowieku tak jak jakieś w ogóle tajne akta w tamtych czasach. On był bardzo bogaty z domu. Ojciec do niego powiedział... Jeżeli ty pójdziesz za tą drogą w ogóle jakiegoś mistycyzmu, to ci wszystko odbiorę. A on znał słowo, tak? Kto by, że choćby cię ojciec i matka opuścili, ja ciebie nie opuszczę. Wiecie, co zrobił? Na środku rynku rozebrał się do gołej dupy i mówi, koniec, nic nie chcę od ciebie, do ojca powiedział. Największego biznesmena w mieście. To biskup wyleciał, słuchajcie, katolicki, bo to wtedy tylko katolicy, wyleciał biskup w ogóle z kościoła i go swoją togą czerwoną przykrył. Bo on stał przed siebie z gołym ptakiem na środku tego miasta. No. I mówi koniec, ja idę służyć Panu. I do trędowatych poszedł ich przytulać. I teraz o co chodzi? Nigdy się nie zaraził trądem. Rozumiesz? Głosił Ewangelię tym, którzy byli odrzuceni przez społeczeństwo. I to było dawno temu. Jeszcze nie było reformacji. Miał wiarę. Przeczytajcie sobie takie książki. Oni znali swojego Boga. Kupcie je sobie gdzieś. Jak u nas nie ma, to gdzie się kupcie? Takie tytuły. Oni znali swojego Boga. To w antykwariatach szukajcie. Tak. Oni znali swojego Boga. To są historie od początku chrześcijaństwa. Różne historie. Ludzi, którzy chodzili w wierze. W wierze. Czy widzisz Chrystusa, który funkcjonuje w wierze od A do Z? Czy to widzisz? Spójrz na to. To twoja spuścizna. To twoja droga.
czy Syn Człowieczy znajdzie dziś wiarę w Tobie? Odpowiedz sobie na to pytanie. Czy pójdziesz z Nim w podróż poszukiwania tej wiary? Czy nie powiesz, okej, jestem w ruchu przebudzeniowym, wszystko będzie płynąć? Tylko czy powiesz, tak, ja pójdę, Jezus, z Tobą poszukiwać wiary w mojej duszy. Ja nie zostanę, Panie mój, na jakimkolwiek innym poziomie niż na tym, na którym Ty byłeś, kiedy chodziłeś po ziemi. Nie interesuje mnie inny poziom. Nie interesuje mnie inny poziom. Zobaczysz, jak to zadziała. To zrobi potężną robotę w Tobie. Wstańcie, proszę. Ojcze, ja modlę się, aby to słowo było głęboko zrozumiane przez każdego z nas. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że to słowo pracuje, że to słowo działa, że moc Twojego Świętego Ducha, ona działa teraz przez to słowo w nas. Ojcze, ja chcę, żeby każdy z nas szukał wiary w swojej duszy, żebyśmy się nie zadowalali 10%, 20%, 90% nawet, Panie. Ja chcę wierzyć, tak jak Ty, Jezus. Ty jesteś dla mnie wzorem. Ty jesteś wzorem. Ja modlę się, aby każdy z nas miał świadomość, że Ty jesteś wzorem wiary. Ja chcę, żeby ludzie wiedzieli, jak żyć w wierze. To jest nam potrzebne, Boże. Amen.